co takie marsze są organizowane? Po co ty to w ogóle robisz? Marsze dla Życia i Rodziny tak naprawdę zainicjowała fundacja, która się nazywa Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. I w zasadzie kiedyś oglądałam relacje po prostu znajomych uczestniczących w takich marszach. Sama nawet w 2012 roku pojechałam do katedry, do Katowic i tam uczestniczyłam we mszy świętej. Później przeszłam trasę marszu spod katedry do Parku Kościuszki. Towarzyszyła temu orkiestra Dęta i stwierdziłam, że jest to dobra idea, ponieważ widziałam dużo młodych małżeństw, które szły w tym marszu, ale też i ludzi w wieku zaawansowanym. Mamy z wózkami, oczywiście w takim jakimś radosnym nastroju doszły do parku, gdzie odbywał się piknik. To, co przez wiele lat próbowano nam wmówić, że definicja życia jest względna, że każdy ma na to inne spojrzenie, że nie wiadomo, co się dzieje z tym życiem, które ma 2 tygodnie, 3 tygodnie, że może to nie jest człowiek. Ja się z tym nie zgadzałam i nie zgadzam do dzisiaj. I w związku z tym człowiek dojrzewa do tego, żeby opowiedzieć się po której stronie, żeby powiedzieć wreszcie, jakie jest moje zdanie i też, żeby usłyszeć, że inni też podobnie myślą tak jak ja. I to sprawiło, że dołączyłam do osób, które się starały, aby taki marsz w Tychach zaczął wędrować dzięki Bożej pomocy i dzięki wielu ludziom, którzy się dołączyli do tego dzieła. Nasza grupa jest tak naprawdę komitetem wolontariuszy. To są ludzie, którzy nie stowarzyszają się, chociaż może w przyszłości taka będzie idea, ale ludzi, którzy chcą włożyć swój wkład spontanicznie, bezpłatnie. To jest wkład czasu, wkład talentu, ale także i wkład finansowy w to dzieło. W tym roku po raz pierwszy Telewizja Tychy patronuje i będzie przekaz tworzyła, z czego się bardzo cieszę. Wyjątkowym elementem tego marszu jest zabytkowe auto, które jedzie na czele naszego marszu. Na tym samochodzie, takiej platformie, wspaniałe animacje prowadzi zawodowy, można powiedzieć, i profesjonalny wodzirej. Pan Mirosław Kańtor od samego początku przygotowuje piosenki, hasła marszowe, zaprasza do wspólnej zabawy, do wspólnej jakby takiej myśli ideowej. No i jest też autorem hymnu marszowego, który sam zainicjował. Co roku dopisuje kolejną zwrotkę, którą sobie pozwolę zacytować. Gdy tęczowa rewolucja deprawuje dzieci, stań jak Dawid, walcz jak król nasz, Jan Sobieski III. W związku z tym, że jest to też rok dla Śląska ważny, czyli jest to rok stulecia powstań śląskich, dołączy do nas jeszcze biało-czerwona 100-metrowa flaga, która pójdzie na zapleczu, można powiedzieć, naszego marszu. I dochodzimy, idąc spod kościoła świętego Benedykta, ruszamy o godzinie 16 po mszy świętej, która zostanie odprawiona o godzinie 15 specjalnie w intencji tyskich rodzin. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza, oczywiście bardzo uroczysta msza, a szczególnie się cieszę, że to jest niedziela zesłania Ducha Świętego. I myślę, że ten termin jest wyjątkowy i będzie to taki czas szczególny dla wszystkich rodzin, które w tym marszu wezmą udział. I dochodzimy do parku, Miejskiego Parku Solidarności. Jest to park od niedawna tak nazwany i tam odbędzie się koncert. Koncert z udziałem Wielkiej Gwiazdy, ponieważ zespół Mateo chyba nie trzeba reklamować. Rzeczywiście wielka sprawa, ale także też wielkie przesłanie. Przed nim wystąpi raper Poison. Myślę, że też wielu ludziom znany, a tym, którzy nie znają, będą mieli okazję posłuchać go po raz pierwszy w Tychach. I to jest też taka premiera. Myślę, że dla dzieci nie zabraknie atrakcji i słodkich przysmaków, ale też i zabaw, które przygotują animatorzy profesjonalni z Miejskiego Centrum Kultury. No a dla spragnionych i zgłodniałych po tej wędrówce będzie grochówka, będzie być może jeszcze jakaś inna przekąska, no i oczywiście coś do picia, lody, czyli to wszystko, co jest potrzebne, żeby na chwilę pokrzepić duszę i ciało. Firma, która przygotowuje gadżety, przygotowała też takie łapy. To są łapy, które wykorzystywaliśmy w zeszłym roku dla ojców. Ojcowie machali w momencie, kiedy były zwrotki czy hasła związane właśnie z odpowiedzialnością ojcowską. Jestem za życiem. Też służyły do wachlowania, ponieważ upał nam zawsze towarzyszy od początku. Nawet jeżeli poprzedniego dnia albo w tym dniu pada deszcz, to w czasie marszu mamy upał.
mamy dostaną wachlarze z napisem Jestem mamą. Te wachlarze rozeszły się jak świeże bułeczki w poprzednim marszu, ale już idą do nas, są zamówione. No i oczywiście będą wiatraczki dla każdego dziecka, wiatraczek. Do tego jeszcze są oczywiście takie informacyjne aplikacje na smartfona, które informują o tym, że można dokonać duchowej adopcji, czyli po prostu można przyglądać się maleństwu od poczęcia do dnia narodzin na swoim telefonie, także takie również aplikacje będziemy rozdawać. Oczywiście jeszcze są inne niespodzianki, o których dowiemy się w trakcie, ale już dzisiaj zapowiadam, że będzie się działo. No to dziękujemy bardzo. Jak zwykle, korzystając z okazji, proszę wszystkich o subskrypcję. A jeśli by ktoś chciał wspierać mój kanał w inny sposób, niech rozważy taką możliwość. Na koncie Patronite może zostać patronem naszej strony, naszej witryny, naszego kanału i tam może się stać jak gdyby współautorem tego wszystkiego, co my robimy. Link będzie pod filmem, więc bardzo proszę, żeby się zapoznać z treścią. Tam jest więcej napisane na tej stronie Patronite, w jaki sposób zostać patronem czy mecenasem naszego kanału.